Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Polskie Ogórki. Gramy znowu w turnieju 10 drużyn. 3 minuty na zawodnika. Godzina 40 będzie trwała arena. Każdy może wziąć udział. Tutaj wam na czacie, na Twitchu wklejam link, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę dołączyć do klubu. I zapraszam do wspólnej zabawy. Bawmy się. Grajmy szybkie szachy. Czasem trzeba trochę się też szachowo powygłupiać. Dlaczego by nie? Myślę, że tata Julii, zagramy. Myślę, że tak. Ja muszę się, wiem, trochę mam zaległości z widzami i muszę z widzami pograć. Muszę jakąś symultanę walnąć. Mam nadzieję, że od poniedziałku, bo wiecie, trochę też pewnie będzie mniej pracy, to u mnie, znając życie, jak są pozamykane, jak jest wszystko pozamykane, to myślę, że nadrobimy. Postaram się codziennie streamować, zobaczymy, jak to wyjdzie, jak tylko mam czas. Dobra, a tymczasem powodzenia, moi drodzy, i lecimy. Na 3 minuty, no na razie nie będę obcinał, 3 minuty to jest tak optymalnie do gry. Dobra, tutaj mamy tarasza, to nie musimy aż tak mocno się śpieszyć, ale pierwsze ruchy są dosyć łatwe. Zaraz sytuacja się skomplikuje, okej, tutaj poszło zagranie. No to teraz tak, chyba goniec F4 sobie zagramy, H3 odpędzimy tutaj potwora, tak. Dobra. Może zagramy sobie po prostu E3. E3 nie mogę. Wieża C1 trzeba chyba wrzucić. Tak, tutaj grają. No może G4, coś zawsze innego, żeby ten goniec miał tutaj furtkę. Uciekniemy tym gońcem, zaraz E3 przywalimy. Dobra. Teraz pytanie, może skoczek A4? Mi się te pozycje podobają. Goniec stoi dobrze, on tutaj szarpie, ale to my tak zagramy. Tu jak nie może zbić, bo tu leci. I teraz chyba bijemy sobie na H5. To wygląda chyba dobrze. Aha, tutaj mi odbija, tak bym H4 zagrał. Zapomniałem. No nic, nie szkodzi, to nie jest cały czas nic złego. To nie jest nic złego, wprowadźmy tutaj. Tutaj wisi, on G6 dostanę, będę musiał uciec. Aha, tak poszło. Niech ja się zastanowię dalej, co tutaj, jak tutaj działać. Może przerzućmy skoczka, żeby hetmana też tam nie podstawił nigdzie. Wróćmy sobie tu. Dobra, walnijmy, tam będzie z głowy. Żeby mi się hetman nie zaplątał. Hetman G4, tutaj słabość jest. Jakiś skoczek F4. Wydaje mi się, że mam dobrą pozycję. I tak, zaraz skoczek F4 będzie groziło. Jeszcze skoczek E5 istnieje takie posunięcie. A nie, nie istnieje, bo mogę zbić wtedy. Po skoczek F4 tu będę atakował. Oj, przeciwnik ma trochę mniej czasu. Witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór, Krucji. Witam. Nie ze wszystkimi się przywitam osobiście. Witam wszystkich. Dobra, jednak tu uderzył, wymusił mi, ale ja muszę w ten sposób. Chyba to była dobra decyzja z jego strony. Jak widać, tutaj i tu uderzymy. Jeżeli to będzie w ogóle możliwe. Nie będzie. Muszę tak, tutaj atakujemy. F4 za chwilę. No tak się trochę pokomplikowało, tak mi się wydaje. Dobra, musimy F4 jakieś uderzyć. I skoczka przerzucimy. Okej, przerzucimy skoczka, tu pilnujemy. Tu zaraz zagram wieżą, będę bronił w razie czego. Dobra, uciekamy. Tu jest związanie. Jest ok. Wydaje mi się, że jest ok. Jak ktoś gra dobrze bulety, to tutaj będzie wymiatał, bo półtorej minuty, jak sobie będzie ciął, to jest całkiem sensownie dla niego. No tak. Muszę gdzieś tam zwiewać. Tutaj przerzuty, no nie bardzo. Chyba skoczkiem za chwilę będą. Aha, tak mi zagrał. No właśnie. Może mała stabilizacja, wieża F2. Może nie jest to najlepsze. A, tutaj jest goniec. Hop, tak. No wiem, że jest goniec. Coraz mniej czasu. Tutaj do defensywy przeszedłem, ale takiej może solidnej, mam nadzieję.
Mam nadzieję, że tu mat żaden nie grozi. Tak, zaraz zagramy, czy tak się przerzucimy? Tak, zagramy. I tak. Muszę czekać. Tutaj wisi. No muszę czekać. A tu podwaliłem. Raptownie sytuacja się bardzo zmieniła. Błyskawicznie się sytuacja zmieniła. Tu wypędzimy. Tu się trzyma. Tu się trzyma. Tu wezmę. Tu wezmę. Dobra, tu się broni. Wybije wieża H3. Tu się wszystko broni. Tu się wszystko broni, moi drodzy. To jest nawet lepiej teraz. Już wygrywamy. Szach jeszcze istnieje. Nie wygrywamy. Wieża G2 jest jeszcze. Ale on ma mało czasu już. Hetman E4 musi dostrzec. Dokładnie. Ale tutaj już nie przegrywam. I tutaj jest wygrana pionkówka. No jest zwycięstwo. Pierwszy raz wygrałem pierwszą partię. Pierwszy raz wygrałem pierwszą partię w tym turnieju i bardzo dobrze. To może będzie dobrze wróżyło. 2741 gościu. No cóż, nie obcinam 3 minuty bez czasu dodawanego, to jednak też tak, no tak optymalnie bym powiedział. Mam z nim jedną porażkę z tym mistrzem międzynarodowym. Okej, spróbujemy tak. Dobra. Lecimy. Ojej, podstawiłem chyba. Podstawiłem. No masakra jakaś, no. Podstawiłem figurę i to jest tak prostą pułapkę. To jest masakra. Nie grajcie tak, słuchajcie. Tu jeszcze mogłem dać szacha. Nie grajcie tak, moi drodzy. Ale dałem plamę. Straszną. Jakieś tam spróbuję jeszcze ratowanie, jakieś pionki, zdobycie, coś. Może tu się uda, ale będzie bardzo ciężko. Dałem plamę strasznie. No właśnie, tu jeszcze mi. Nie, dobra, nie ma sensu grać, bo tą partię tak bym przegrał. Szkoda czasu. Lecimy dalej. Strasznie podstawiłem figurę, za szybko, niestety. Aha, dobra. Boję się trochę tu czasu ucinać, bo jednak 1,5 minuty jest dla mnie zbyt mało. Nie będę w stanie, przepraszam, nie będę w stanie tutaj jednak tak szybko grać, jakbym chciał. Nie tym pionkiem zbiłem, znaczy skoczkiem chciałem, ale tak też chyba się grywa z tego co wiem. Ktoś jak szybko wymiata, to naprawdę tutaj potrafi nieźle pograć na takim małym czasie. Tak podstawić to wstyd po prostu. Tamta partia jeszcze mi siedzi w głowie. Hetmanem zbiję po prostu, nie? Jakie to wszystko jest proste. No lecimy tak, jakieś tutaj spróbuję coś. No właśnie. Tutaj coś spróbujemy. Skoczek A4. Jest pion mniej. Na czysto. Moja szansa to jest gdzieś tam, żeby spróbować na skrzydle coś ugryźć. Skoczek A4 stoi dobrze. No, próbujemy gryźć. Jakiś C3 też ma. Będziemy gryźć dalej te pionki. Nie ma wyjścia. Jedyna szansa na cokolwiek. A6 przytrzymamy sobie hetmana, żeby ewentualnie zbić. Nie mu czas, bo minutę mniej. Jak uprości mu się pozycja, to też będzie łatwiej mu się grało.
Tutaj normalnie miałbym 30 sekund tylko na zegarze, więc naprawdę niedużo. Wybiję to pionkiem, żeby skoczek miał lepszą placówkę, żeby tu nie było słabości. Coś mnie tutaj atakuje dalej, tak? No dobrze, tak, spróbujemy zdwoić. Jak wieża A1 będę musiał tutaj zbić. Tu męczyć. Tu mogę. Chyba tak muszę w ogóle zagrać. Poczekajcie, a tutaj? I taka remisówka stoi. No straszmy, straszmy. O, wezmę tego. I co, weźmie tego, ja tego i tam idę szybciej. Więcej czasu. No, on chce remis, nie? Wiecie co, ja muszę ten remis brać, nie mam wyjścia. Mimo, że on ma mało czasu, bo ja przegram. Ten pionek szybciej dojdzie. Kurczę, czy ryzykować, słuchajcie. Ryzykować, czy nie ryzykować? Nie, no wezmę ten remis. Remis to nie porażka. Okej. No cóż. Spokojnie się rozkręcajmy. Spokojnie się rozkręcajmy, moi drodzy. Tutaj muszę obciąć czas i grać jakieś takie lewe debiuty, żeby próbować przeciwnika szybciej załatwić. O ile to się w ogóle uda. No nie jest to najlepszy ruch dla niego. Witam wszystkich, cześć, cześć. A5 tutaj trzeba trzymać. Na pionka będziemy tutaj napierać. Tylko trzeba to robić żwawo, szybko. Jak widać, Szymek nie oglądam finałów. Się ukryć. Zbyt spokojnie to wygląda. Ale pozycja czarnych jest lepsza. Wygodniejsza zdecydowanie. O! I tutaj podstawka nastąpiła. Zagra tak, to zbije. To dalej wisi. O, wow! Ha, no zbijam, ale zbijam też wieżę na końcu. I ważne jest to, żeby nie oddać linii, więc zagrywam tutaj, a pionki to tam po drodze się i tak zdobywa. No i lecimy wieżą. No wezmę jednego. Ważne, żeby w takich sytuacjach nie dawać kontry przeciwnikowi. No właśnie, czyli nie wpuszczać go tutaj na linię. No jeszcze jeden raz. Teoretycznie słabszy niż teoretycznie, bo nie wiadomo, kto się kryje. Jak patrzę po rankingu oczywiście. Dobra, jest zwycięstwo przy uciętym czasie. To jest ważne zwycięstwo i sporo punktów.
Gdzie ja tu jestem? Dostałem 3 punkty za to. No to dużo. To jest dużo, słuchajcie. Pod rząd, jak będę wygrywał, to będzie więcej. O, to mi się podoba. Przeciwnik obciął. Okej. Okay. No, będzie dużo wymian pewnie. Szybkie szachy. Taki ruch może zagrać właśnie. O, przepchamy sobie to. I wejdziemy zaraz tam skoczkiem na D6. Hop. Może zbije skoczkiem. Ten wyjdzie. Wyjdzie za chwilę. Nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że będę miał bardzo mało czasu i trzeba będzie grać czasówkę. Już wolę coś ugrać pozycyjnie. O, tutaj to już podstawił. Więc wyszło dobrze. Ok. No i fajnie. Szybkie punkty wleciały, co mi się bardzo podoba. No, rankingi są oczywiście czasem różne. Macie rację. Ktoś może w ogóle zaczynać, tak? Z rankingiem. Nowy nick sobie zakłada. Wiecie co? No dobra, też obetnę. Trudno. Co on chce mi dać? Szewca? Wezmę tego końca. Mam z głowy. Tańczy tym hetmanem. Dziwnie, dziwnie to wygląda. Dla mnie dobrze. Ten hetman w ogóle jest tam gdzieś zakleszczony, nie? Okej. Okay. Paragońców, paragońców, to jest siła. Do góry. Okej, tam będziemy straszyć. Może przejdę jednak wieżą. Nie chciałbym tu przesadzić. No właśnie. Nagle białych pozycji. To jest niewiadoma. To jest wielka niewiadoma. Właśnie ten pionek. Próbujemy. I co tu się okazuje, że mogę zbić tego piona? Chyba mogę. Tutaj będzie wchodził, dobra. Mogę. Okej, okay, widzę co grozi, widzę co grozi. Spokojnie, Krzysztof, tutaj teraz tak, tu będzie groziło. Muszę zagrać chyba tak. A mało czasu się zrobiło, kurczę blade. Skoczek E8. Mało czasu mam przede wszystkim. Wygrałem? Wygrałem, dobrze. Silny zawodnik za burtą.
Patrzcie, 2643 obcina. No nie, no dobra, dobra, też obcinam. Trudno. Wyrównajmy szanse. Dobra, taka pozycyjka. Myślę, że jemu się bardzo podoba. Zdaję sprawę, że ta pozycja jest taka. A piona nie mogę wziąć. Masakra. Pozycja czarnych jest bardzo dobra. Niestety. No w topa jest ewidentna. Ojejku, jednak za mało czasu. A taki ruch ciekawe, czy przewidział? A, tutaj jest, przewidział. Ja nie przewidziałem. No dobra. Jeszcze czas jest taki, że może coś. Nie, no raczej nie. Jakbym nie uciął czasu, miałbym większe szanse, prawda? Teraz to jest ewidentnie przegrana. Dobra, nie ma sensu. Szkoda, szkoda. No może z takim 2600 może nie trzeba było ucinać, ale wiecie jak to jest. To się tak łatwo gada. Trudno, bo była dobra seria. Piątki była dobra seria. Teraz mnie rozjuszył gość i teraz obcinam, a ten niestety nie obciął. A3, G4. Mam zbyt mało czasu. Muszę bardzo szybko grać. No tak, tu wchodzi oczywiście, ja to widzę, ale pionka przytrzymuje. Może się uda to przytrzymać w ogóle. Bronić tutaj również trzeba. A szkoda, że już roszady nie mogę zrobić, ale król C2 za chwilę spróbuję zagrać. Uruchomić wieżę. Dobra, tak. No będzie szarpał, to jest oczywiste. Muszę. Ojejku, hetman, hetman. Ajajaj. Wielka szkoda. No nic, walczymy dalej. Szkoda, szkoda, tutaj wchodzi coś. Muszę. Za dużo figur święcę, bez sensu. Zdecydowanie bez sensu. Nie no, przecież to jestem totalnie. Dobra. Nie no, kurczę, blade. Może jednak trzeba zachować spokój na te 3 minuty. Jak ktoś obecnie będzie miał słabszy ranking, może wtedy obcinać. Ciężko tutaj mi przyjąć dobrą taktykę, jak jestem za słaby na
na krótki czas. Ale widzę, że pierwsza drużyna tutaj mocno odstaje z punktami, co niestety nie jest dobre dla nas. Przeciwnik obcina. No dobra, również obcinam. Za szybko pograłem tutaj. Okej, no ale jest jak jest. Izolowany pionek jest niestety. Tu chcę wziąć pionka. I teraz tak. Jak dalej tutaj grać? Co tutaj? Tak, chce mi wziąć, więc tutaj ruszymy. Czas tu jest bardzo ważny. Czas tu jest bardzo ważny. Tutaj zagramy G5, przytrzymamy. Okej. No dobra, biję. Może tak. Co to za poza? Tu się trzyma, tu się trzyma. Widzę, że mi tu bije, niestety widzę. Wszystko niestety widzę. Tutaj podstawiłem. Nie podstawiłem. Dobra, tutaj. No jest gorzej, ale to czas już decyduje troszeczkę. Może jakoś się supłać tutaj w tej sytuacji. Aj, tu mi weźmie po prostu. Uciekać. Tak, straszyć. Sekund, nie? No dobra, na remis się zgadzam. Równie dobrze mógłbym czasować, ale to już by było, myślę, że nie fair z mojej strony. No nie szkodzi, dobra. Dobra, on obcina arcymistrz. Ja nie obcinam. Tym razem nie. Muszę trochę więcej czasu mieć na grę. Tutaj się trzyma, tu się trzyma. Skoczka przerzucić, już nie przerzucę. I B5. Tu mogłem wziąć pionka. Nie zdążyłem. Dobra, ta pozycja jest bardzo dobra dla białych. Chodzi o to, że po prostu ma mniej czasu, dlatego się śpieszy. Wymienić tyle? Dobra, spróbujemy. Tutaj, tu się trzyma, biorę pionka. Pion wzięty, tu bronię. Okej, biorę. No pasywnie będę bronił, ale pion więcej muszę. Ajajaj, tutaj w ogóle będzie bardzo trudno. No i tam idzie jakaś moja szansa. Tam leci jakaś moja szansa, moi drodzy. Taka szansa, nie szansa. Tak. Taka remisówka. Niestety.
Niestety taka remisówka. No dobra. Ale to jeszcze. Ja tutaj mogłem przesadzić. A no właśnie. No to dobra, to jest remis, no. Okej. Okay. Remis z arcymistrzem nie jest zły, mimo że obciął czas. Dobrze, bardzo dobrze. Trzeba się z tego cieszyć. Szkoda, pierwsza drużyna odskakuje. Dobra, to spróbujemy obciąć. Przeciwnik myśli, D5 uderzy. Nie uderzył, to spróbujemy kopnąć. No nie uda się. E5 za chwilę. Tak? Wszystko do końca? Świetnie. Świetnie. Jest izolowany pion. Bardzo przyjemnie się gra taką końcówkę na pewno. On ma 2650 elo na żywo? Serio? No to tym bardziej się cieszę, że się udało. Tutaj wymienimy i będzie z głowy. Mogłem już jednego piana skrobnąć, ale to spokojnie, tutaj mam więcej czasu. Wszystko jest pod kontrolą. Tak zagramy, tego piana teraz już nie mogę, ale tak mogę zagrać. Chyba wierzą. Pionkówka jest chyba wygrana szybka, bo król mój szybko idzie. Z uwagi na to, że mam więcej czasu, to będę bronił pionka. Tak. Wieża B6 było. Mat przypadkowy, ale dobra. To są szachy błyskawiczne, mega błyskawiczne. Iwan Saric, o proszę, tak, tak, coś kojarzę. Super, no to się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę. No ale to wiecie, on grał słabo jednak, bo mało czasu, nie? To jednak ten czas... No, to jest ten sam zawodnik. Tak, ten sam. Znowu gram z tym samym i znowu mamy tę samą pozycję. Znowu gra to samo. Nie kumam. Dobra, roszada. Tak, szybciutko. Go. No dobra, bijemy. Tutaj bronić trzeba. Dobra. Sprytnie, sprytnie. No, chwilę czasu. Chwilę czasu mam. Zbiję? Teoretycznie może chyba. A zaraz, nie, bo jak zbiję, to tak, ale nie, nie do końca. Muszę tak. Hetman B6. Widzę te wszystkie pułapeczki, a tu jest skoczek D5 jeszcze. Dobra, schodzę do związań wszelakich. Wyszło na to, że mam pionka mniej teraz. Czyli nie jest najgorzej. Dobra. Może tak, tu zaatakujemy sobie. Goniec wszystko trzyma. Tutaj naprawdę? To hop. On to widział? On to w ogóle widział? Nie wiem, nie dowiemy się. Łatwiej mi się troszeczkę gra. Tu się trzyma. Biorę pionka.
I tutaj wiążemy. I chyba jest mój. Prawie. Chyba jest mój. Zobaczcie, jaka różnica czasu. Tu mogę zbić. Mam figurkę więcej. Tylko jeszcze trzeba uważać. Tak, tutaj zawsze grozi. Dobra. Aha! Nie popisałem się, ale jeszcze mam tutaj rozwiązanie. Choć nie do końca. Figura więcej, ale jeszcze są problemy techniczne. Biorę. Biorę. No właśnie. Mogę też dać szacha. Mogę też tak zagrać. Ojej. Dobra, ale tego wezmę. No widzicie, jednak co arcymistrz, to arcymistrz. Ano, 15 sekund. I co z tego, to uciekam. Do góry. Żeby król miał ucieczkę. Powinienem zdążyć. Uciekł, uciekł arcymistrz, zobaczcie, zdążę. Będzie zwycięstwo. Okej. Okay. Mamy go, moi drodzy, mamy go. Pewność siebie wzrasta. Dobra, trzeba o drugie walczyć, o pierwsze to już jest ciężko. D4. Przeciwnik nie obcina czasu. To są moje pozycje. Cześć Andrzeju, dzięki. Przerzucić skoczka może tędy. O właśnie. O właśnie, tutaj jakby się udało. On bierze D1 zagra. Oczywiście, tu spróbujemy szarpnąć. Zbić coś tam trzeba. Może tędy pionkami ruszyć. Bicia są. Tu są bicia, moi drodzy. Nie może królem, bo jest tutaj szach. Jak pionkiem, to biorę tutaj. Takie małe oszustwo. No, pionek wzięty. Chociaż mogą na H5 chyba uciec. Byłoby lepiej. No, na pewno ucieknie. Ja zbiję wieżę. I teraz skakujemy sobie chyba na fajne pole D4. Tutaj wtedy uderzymy. On musi wybić. Dobra. Tu możemy uderzyć. Możemy. Wieżę atakujemy. Okej. Żebym się hetmanem nie zapultał, nie? To może tak. Tu i tu. Szacha można dać. Tu chyba biorę. Postraszmy go. Nie chcę, bo tutaj pod rentgen pójdę. Goniec E6 szybko ustawi i będzie bardzo dobrze. Czy znaczy już jest bardzo dobrze. Wiecie co? Tutaj wisi. Tutaj wisi. Cześć, Artux. O, widzicie? Poddał przeciwnik. No, bardzo się z tego cieszę. Szachuś zrobił 4 punkty. No jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jak tam, Szachuś, idziesz? O, w ogóle jestem na czele drużyny, moi drodzy. Doktor Martić. No nie, no, decyzja należy do niego, czy obcina czas. Jak obecnie, to ja również. Obciął. Jak powiedziałem, tak muszę zrobić. Ostry wariant. To jest bardzo ostry wariant. Widełki podstawiłem już, zobaczcie. Nie wziął. Nie wziął widełek. Nie wziął widełek.
Bijemy. Wieża D8. Tutaj. Tam, tam. Czyli tu biorę. I tu biorę. Ok. Technicznie chyba wygląda to dobrze. A, wieża tu chce wejść, albo skoczek. Dobra, tylko zdążymy wypędzić. Hop. Tu ważne tempa były. Bardzo ważne. Wezmę to, tak. Chociaż nie, pionkami chyba za mocno. Dzięki szparu. Dzięki. Tak, zagramy i wieża C4. Też te dwa pionki mogę puścić. Przytrzymamy. Kurczę, za słabo zagrałem. Biorę. O, właśnie. To jest jednak mój ból w tej pozycji. Nic dobrego z tego nie wyszło. O. Może uda się jakoś jeszcze zremisować, powybijać. Nie uda się. Jak zagra tutaj, to ja muszę wracać. Tu. Sprytnie podszedł do sprawy. Szkoda. Mogłem zacwaniakować i nie obcinać czasu. No dobrze, teraz trzeba uspokoić. Wygrać trzy pod rząd i może grać na te 3 minuty do końca. Ciężko powiedzieć, jaka strategia jest do końca, nie? W tych turniejach. Strategia jest taka, jak nie umiesz grać na 1,5 minuty, to graj na 3. W zasadzie. Więc będę grał na 3. To są pozycje, które lubię grać. Akiba Rubinstein mnie nauczył, moi drodzy, polecam. Czy coś mi tu grozi? Aha, tu mi grozi. Nie chcę tego zbić, ale chyba zbiję. Wezmę piona, tutaj zbiję. Cierpieć coś za coś tutaj. No nie mam tego białopolaka, ale pion wzięty. On ma mniej czasu. Jak tu, to tu. Tu. Różnobarwne, pion więcej. Chyba dobrze to wymyśliłem. Mam nadzieję. Okej, tu wisi. Co, muszę wziąć tego? Dobra. Tak, tutaj podwisa. Obym tylko mata nie dostał takiego nieprzyjemnego tutaj. Król jest troszkę słaby. No właśnie. Goniec F3. Dokładnie, to jest ten ruch, który jest silnym zagraniem. Pytanie, czy tym teraz odbić? Chyba tak, żeby król nie był zakleszczony. O, i mamy go. Już go mam. Tak jest, zwycięstwo. Przeciwnik też nie tracił czasu, jak widać. Lecimy dalej. Obcina? Nie obciął. To my też nie. Czułem, że zbije na C6. To D5. Dobra poza czarnych. Bardzo dobra pozycja czarnych.
Aż taka dobra, że nawet nie wiem, co grać. No może gońcem tutaj na przestrzał. Roszada, może jakieś F6 kopniemy. No i tak, chyba dobra pozycja. A taktyki nie przewidziałem, tak, taktyki nie przewidziałem, to się zgadza. Ale zaraz, aha, tu wisi. Bije, 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 bierze mi wieżę. No nie wygląda to obiecująco. A jeszcze goniec C4, ajajaj. To w ogóle z deszczu pod rynnę. Z deszczu pod rynnę. Ojejku, to w ogóle pograłem jak środka. To tutaj jeszcze gorzej jest. Tak. No niestety, moi drodzy. Taktyka ważna. Ale on nie pograł najlepiej. Mógł tutaj zagrać skoczkiem na B6. Okej, tak. Pionek mniej. Teraz, czy uda się to jakoś wyprostować? Skoczek, goniec. Już wygląda, jakieś prześwity tam widzę. Dobra, ważne, żeby figury grały. Tutaj, ale tutaj jak uderzę? Ale tu wisi. No dobra, ale tutaj jak uderzę, to co? No to dobrze chyba, nie? A, i hetman odejdzie. Hetman odejdzie po prostu na E2 na przykład. I moja wieża jest broniona. Jest dobrze. Ojej, już myślałem, że... Aha, no dobra, wyjaśnił mnie. Zaraz tu mogę zbić. Jejku, ale tutaj się dzieje. Tu wisi, tu wisi. Tu wisi, tam wisi. Tak, chyba muszę zasłonić. Wieża C8 jakieś grozi. Ale taktyki było w tej partii. Tu na szczęście goniec wisi, jeszcze mam takie tempo, powiedzmy. Że mogę tutaj zbić. No właśnie, nie widział, nie widział. Dobrze, moi drodzy. Figurka więcej się zrobiła raptem, ale jaja. Ale jaja. Pewnie zagra z rozpędu tu i dostanie na E3. A może się podda, mój drogi przeciwnik. Trzeba przyznać, trochę taktyki było. Kto dobrze liczy na krótkim czasie, to dobrze liczy. Okej, no wszelkie wymiany tutaj uskuteczniamy. Trzeba wymieniać. Myślę, że pionem do góry. Brońmy tak. Brońmy to zwyczajnie. I podejdę królem jak najszybciej. Chodzi o to, żeby odciążyć wieżę od... Obrony, tutaj dwa piony niby idą, ale mam figurę wieżę, dam radę. Powinienem dać radę. Cześć Guci. Guci, Guci, Guci. Wszystko dobrze, dzięki. A u ciebie jak tam zdrówko? Jak tam w ogóle? Co w ogóle u was słychać? Gracie w te szachy? Trochę czekajcie, czy tutaj zagrać? Nie, może nie wymienię tych wież. Jak on ma mniej czasu, to nie wymienię tych wież. Próbujemy atakować go z tamtej strony. Tu goniec jest zawsze na straży, na C8. Te pionki są za wolne. No i wystarczy tutaj iść po pionę. Okej, okay. Jest punkcik. Dobrze. No nie, no musimy pudło chociaż zrobić. Bo nam odskakuje jakieś trzecie miejsce w tym momencie. Kto tam uciekł z naszej drużyny? Chyba Kamil w ogóle musiał spadać. Szkoda. Maciek za to przyszedł. Zaczyna nadrabiać. Dobra, fajnie. Walczmy dalej. Kimster. 3 minutki to 3 minutki.
Taki wariant jugosłowiański nam wyszedł. I tutaj goniec C4. Wydaje mi się, że pozycja czarnych jest już bardzo dobra. Czy bardzo przyjemna, bym powiedział, może w ten sposób. Aby niczego nie podstawić. Hetman B6, tak mi się dziwnie wygląda, że to jest takie dziwne posunięcie na pozór. Ale mi się podoba chyba. Dobra, żeby niczego tutaj nie podwalić. Tak. Poszło. Okej. Okay. Może hetmanę wymienimy? Wymienimy. No bardzo równa pozycja. Żeby nie wpuścić na D5. Wiecie co? Może ja bym mu remis zaraz wrzucił? Pewnie nie chcę. No nie, no widzicie, piona podstawiłem, nawet drugiego. Więc remisu nie przyjmie nigdy. Ale pograłem. Ale pograłem w prosty sposób, tak oddać pionki. To są takie pozycje bardzo nieprzyjemne do gry. Kurczę, bardzo nieprzyjemne. Wszystko podstawiam. Szkoda. Szkoda. Myślałem o remisie i dostałem w trąbę. Nie myślmy o remisie. To jest też dobra nauczka, gdy mamy w miarę symetryczną pozycję. Nie myślmy o remisie, tylko myślmy o wygranej. To wtedy ten remis jest bliżej, ewentualnie wygrana. Ale widzimy, zobaczcie, pierwsza drużyna jak odskakuje. I co to za poza? Taka dzika trochę. Taka pozycja dzika na dzika. Kombinujemy. Rozwój najważniejszy, a tam, że pionki jakieś trzyma na chwilę, to tam... Co nas to interesuje, moi drodzy? Bijemy. Co ja zrobiłem? Muszę skoczkiem odbić. Tu dostanę plombę. Okej. Okay. Zdążę wybić w takim razie. Dobra. W miarę się to ustabilizowało. W miarę. Tu zagram, tu będzie mi wisiało. Tak chyba muszę w takim razie spróbować. To teraz pionek się broni sam. Para gońców po naszej stronie. No muszę w ten sposób. Ok, tak bronimy. Myślę, że tutaj zawsze będzie spoko. Aha, tutaj skoczek mi wskakuje na D4, będę musiał wybić. Para gońców się kończy. Będzie trzeba żebrać o remis. Próbujemy tutaj. Czarne teraz mają lepszą pozycję, zdecydowanie. No taka moja ocena, niestety szybka. Tak, tak, tak. Ale czarne mógł chyba lepiej pograć. Tej sztuczki niestety. Tak, w ogóle słaby ruch, ale znaczy słaby. No muszę pilnować F4, bo tak skoczek wejdzie tutaj, to jest praktycznie strategicznie po mnie. Teraz jedyna nadzieja to jest to są różnobarwne gońce. Szachuś, nie myśl o remisie. Nie myślę o remisie, ale jakoś tutaj próbuję, słuchajcie. Jakoś próbuję grać, tak, tutaj, żeby się trzymać gońcem. Tak, tak. No próbujemy. To dostanę G5 oczywiście, że tak. To tak się przetransportujemy. Może remis? Dobra.
Może tak. Wiem, że na czarnym polu stoi ten pionek, a to może jest błąd jednak. To może być mój błąd strategiczny. Tam spróbujemy wymusić B5. Wydaje mi się, że czarny ma wygraną. To takie moje intuicyjne troszkę myślenie. No właśnie, wydaje mi się, że czarne mają wygraną, ale technicznie rzecz biorąc, może to jeszcze nie jest takie łatwe. Tutaj teraz wskoczymy sobie. Zajmę kolejne pole. Czy to jest możliwe? To jest możliwe. To jest możliwe i tak trzeba zagrać. Tutaj zagra, ale to ja będę musiał trzymać. Dobra, będę musiał to trzymać. Okej, tu skoczek skakuje, tam skakuje, dobra. A tutaj po prostu, dobra, muszę otwierać. No tak, porobił mnie nieco. Pionek mniej, ale walczymy. Dwadzieścia sekund, może nie zrealizuję. Tutaj koszę piona. On też kosi. Tutaj. No muszę bronić jakoś na upartego. Onek tu. On ma 10 sekund, to już nie zdąży. Nie zdąży. No bije. No tak. Ajajaj, tutaj na szczęście mam jeszcze ruch. Czas mu spadł. No tak, ale to jest też element gry, prawda? W tym momencie. Dobrze, punkty dla drużyny. Wrzuciłby remis, to ja bym przyjął od razu oczywiście. No ale to jest ten właśnie minus czasu niedodawanego. Do turnieju zalicza się, już pokazuję, osób 12, pierwszych 12 osób. No i arcymistrz kolejny, z którym mam już porażkę na koncie. Nie mogę tutaj teraz zbić? Nie wiem, czy tu jest jakaś pułapka? Tutaj, tu, goniec F3. Tutaj, bicie. Wiecie co? Nie wiem. Zgłupiałem. Możliwe, że to jest jakaś pułapka. Najwyżej się dowiem. Aha. Dobra, tu może uskutecznić szacha. A to ja wtedy też odbijam. On ma tylko 2440. Czy ja mogę to wybić pionkiem? Czy... Może nie psujmy struktury. Dobra, wypędzę go. Tak, zagra. Wyszło na to, że zdobyłem piona. Tak mi się wydaje. No i teraz roszada jest bezpiecznie.
Tak, on oczywiście zagra gońcem. Jakiś D5 kopniemy. Albo D6 najpierw. Okej. Przerzut. Za dużo dobrych opcji się pojawiło. Nie chciałbym się specjalnie osłabić, no ale tak zagrajmy. Tu nie może zbić, bo dostanie tak na przykład. Okej. Powiedzmy tak. Ten goniec nie gra u niego. Tak, spróbujemy. Tam będą grozić widły. Można wybić w zasadzie. O, już nie mogę tam spróbować. Niestety. Niestety. A, jakieś takie ostre zagranie H5 może coś da. Zawsze będziemy straszyć lekko. Tu zejdziemy sobie z tych wszelkich kopytek. No i właśnie pytanie, jak dalej, nie? Tak, delikatnie tu bronimy. On tak czeka, nie? 2, 4, 6. No on tak właśnie czeka, czeka, czeka. Tutaj. Tak może. Tak. O dobra, tak się przerzucimy. Teraz to będę na D6 bronił jeszcze lepiej. Tu w ogóle teraz mogę zagrać. Będzie w ogóle świetnie. Tak mi się wydaje, tak? No, walniemy tutaj sobie zagranie. Zbije? Nie może, bo potem widły dostanie. Tu mogę zbić. Mogę tak jeszcze mu zagrać. Tu bronię. Tu będę mógł zbić i będę bronił pionka. Hetman na końcu na B5. Mi tu atakuje, więc nie zbije. Skoczek będzie upierdliwy. Tu może zbić na C5. To teraz przeoczyłem. Nie zbił. Nie zbił. Czy tak? Czy to będzie dobre? Skoczek jest taki. Dobra, zbijmy to. Zbijmy to. Wróćmy tutaj. Ok. Tak, będziemy bronić. H4 się przyda zawsze. No i co, jakieś tutaj gońcem? Minuta na zegarze. A, goniec mu się uruchomił. Dobra, tak, próbujemy w takim razie. No taki trochę remis stoi na szachownicy, ale bezpieczniejsza chyba moja pozycja. W takim razie innego układu. Aj, ja, ale fatalnie, fatalnie, Krzysztof, pograłeś. Widzicie? Dobrze wszystko stało. Pięknie stało. Pięknie stało. Kurczę, szkoda. Szkoda tych hetmanów na szachownicy, nie? Szkoda. Szkoda, szkoda. Jajeczko teraz niestety zniosłem. No nic, walczymy dalej. Trudno. Właśnie jak mam dobrą pozycję z zawodnikiem, to często tego czasu później brakuje na jakąś taką grę, powiedzmy, stabilniejszą, bo przy większej ilości czasu ja bym tam bez problemu przeciwnika wykosił. Czy tak mi się wydaje, oczywiście, żebym dał radę. No co, no to tak. Nie wiem, może źle gram troszkę tę pozycję. Zbiję, ja specjalnie mu oddaję tutaj. No, specjalnie nie bierze. Słusznie. Obronimy. Michale, wiesz co? Nie, ja się w kapitaństwo nie bawię, bo nie mam na to czasu. Gram teraz, bo mam więcej teraz siedzę w domu po prostu ze względu na sytuację panującą w kraju, dlatego też gram sobie częściej.
tak to będzie u mnie z czasem gorzej, zdecydowanie. Okej. Tutaj mam takiego szacha, właśnie. Nie mam takiego. Ani roszady zrobić nie mogę, ani. O tak. Spróbujmy. Pasywnie bronić. O tak to jest, jak się gra nie swoje debiuty. Tutaj może. On bicie na C6 przecież. Ojejku. Nie wziął. Zobaczcie, nie widział. A to tu jest szach. Dobra. Pozycja taka trochę słabsza. Z Tamikiem w ogóle bardzo dużo partii rozegrałem, jak widzę. Mam 12 do 9 dla niego. Pionów mam aż dwa mniej. Wszystko mi wymienia. Naprawdę nie wymienił mi tego skoczka, ja bym to od razu wziął i grał wieżówkę. Tak jeszcze z tą figurą mam jakieś szanse teoretyczne. Wiadomo, że to jest bardzo trudno. No, bierze ja tutaj. No właśnie. No właśnie. Poprawił się. Przepraszam. Tu się broni. Jakiś taki ruch. Naprawdę tak sobie można pograć? No, widocznie można. Dostanę mata za chwilę. Dobra. Porobił mnie. Oj, wziąłem pauzę niechcąco. No i spadłem. Jak się punktów nie robi. A spróbujemy obciąć. Ciekawe, czy przeciwnik się skusi na obcięcie czasu. Trochę dziwnie. No i co teraz? Minuta mniej. Ten pionek będzie mi uciekał, a nie. Tak mogę zagrać. Naprawdę tak zagrał?
Aha, tu wisi. Dobra, tak jeszcze mam. Muszę przyspieszyć. Tu będzie wisiało. Tam jednego piona weźmie, a moja wieża się uaktywni troszkę. Gońce się może rozbrykają. Czas się prawie zrównał. Dobra. Widzę, że tu tam piona mogę odbić, ale wolę sobie w tę stronę pograć. Postraszyć. Może tak i tak. O właśnie, o właśnie. Patrzcie. Tak, w takim razie gram. Różnobarwne. Dobrze, pograł. Muszę... A tutaj będę groził matem w ogóle. Grożę matem na F8. Ajajaj. No nie mogę go puścić tutaj, no. Tak mogą też. Tak mogą być tutaj. O, teraz zdążę. Nie! Co ja zagrałem? Podstawiłem. Widzicie, jaka ślepota ze mnie dzisiaj. No już stabilnie stoi. Po prostu stoi stabilnie, no i nie ma. A to jest zbieractwo, już to wiadomo. Oj, tu jeszcze podstawiłem. Dobra, zdążę. Szkoda. Szkoda. Zmarnowałem dużo czasu. Ile w ogóle mam teraz jaj z rzędu? Trzy jaja z rzędu. No to jest, wiecie, no to boli, nie? 28 minut do końca. Dosyć przegrywania. Dosyć przegrywania, moi drodzy. Dosyć przegrywania. Starczy już. Wystarczy. Okej, okay, obciął, bardzo się cieszę. Co tam będzie gwiazd? Skoczkiem. Śmiesznie. Centrum mi daje wtedy bardzo silne. Korzystamy z tego w takim razie. No tutaj chce mi dać matę ewidentnie, ale tam nic nie ma. Król zawsze ucieka. Okej, okay, jak się tam przedostać teraz? Jak się tam przedostać? No nie wiem, jakoś tam hetmanem próbujemy. Może tutaj na wymianę. Ten skoczek jest zawsze taki upierdliwy. Ha, tutaj muszę uważać. No spróbujemy wymieniać. No dobra, wymienimy to. Król sobie niech ucieka. Jedną wieżę uda się wymienić. Jak się uda jedną wieżę wymienić, to jest spoko. Dobra. Tak. No, to puściłem wieżę na H1. Nie zagrał. Tu i tu. Może. Nie do końca dobrze.
Okej, okay, idziemy tam. Straszymy. Czas robi swoje. Mamy to. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, trochę odbiłem. Były widły? Możliwe. Oj, coś mi się kliknęło. Jesteśmy na trzecim miejscu. Trzeba to utrzymać, bo to jest niewielka przewaga punktowa. Trzeba to utrzymać. No dobra, mój drogi przyjacielu. Lecimy. Zbił? Tak się bije? Tak po prostu? Chce mnie wypunktować tutaj. Strategicznie chce mnie wypunktować. Tu wejdzie. To tak dostanie. To się przykleił, ok. Też sobie królem zajdę na wszelki wypadek. Jakieś zagranie F5. Nie chcę za bardzo go grać, bo otworzę. No właśnie. O, teraz mam punkt na D4, tu jeszcze wisi. No tak, ja wiem, że tutaj też sobie pograł nieźle. Tak, zagrajmy. Ok. I chyba. Uderzymy w F5. Uderzymy. Tu jeszcze będzie groziło coś tam. Dobra. Tu może uderzyć. Dobra, niech będzie tak. Zawsze mogę tym odbić. No tak, atakujemy. Naprawdę? Kurczę, blade. Aż tak mnie tutaj chce ograć. Słusznie. Nie jest łatwo. Tak. Ach, tu hetman. Ale nie, zaraz się tam zbije. Nie może hetmanem na G6 zagrać. Tutaj jest problem na końcu. Jak ten goniec się dowie do moich pionków, to będzie problem. A ja już myślałem o wymianie hetmanów. Tak, ewentualnie. Właśnie. Muszę chyba te hetmany wymienić. On tam pójdzie, czy ja tam zdążę tak zagrać skoczek gdzieś. Tutaj chyba też będę zbierał te pionki. Dobra. On ma więcej pionka jednego, ale wygrzebałem się trochę z tej pozycji. I czy ja mogę zbić? To będzie remis. To będzie remis, słuchajcie. O, to jest remis. Bezproblemowy. Nie, no remis, no. No nawet jak tego piona oddam, to jest remis. O, właśnie.
20 minut do końca. Przydałoby się jeszcze wygrać, co? Jeszcze przydałoby się wygrać z 3 partie pod rząd, żeby zrobić trochę tych punktów drużynie. 35 punktów. No lecimy na 3 minutki. Może trochę przesadziłem z tym ruchem. F5, no to lecimy tam tradycyjnie po swojemu. H4, będziemy straszyć. Dobra, zobaczymy, co dalej tutaj wyniknie z tego. Lecimy, będziemy go męczyć. Jakiś taki ruch, coś tam, straszydła takie się pojawiają. No, no właśnie. Tak najpierw. I tutaj podstawka poszła, bo już jak się myśli o ataku, to wiecie, nie myśli się o obronie za bardzo. Skoczek C5, niestety istnieje takie posunięcie. A wtedy może tam rąbnąć. Iść na całość. Co? A wiem, że goniec bije. Widzę, to wszystko widzę. I idźmy na całość w takim razie. Dobra, wziął. Więc tak zagrajmy. W figurach jest porówno, atak został. Jak zbije, to chyba skoczek musi odbić, tam nie mogę raczej. Okej. Teraz bądź mądry i zagraj dobrze. Może tak zagraj. Wiecie co? I teraz chyba tutaj zbiję i tu będzie taka słabość. Mam nadzieję, że to się wszystko zwiąże jak trzeba. Gonie C6, wieża E8. Gonie CF8 będzie raczej bronił. Mam więcej czasu, chwilę, mogę pomyśleć, dobra. Ale tak, widzę to, że niestety... Ale tu mogę może uderzyć. Może tu uderzymy, żeby skoczka wprowadzić i tam straszyć. Tak trzeba zrobić. Jest jedyny chyba pomysł w miarę sensowny. Hetman D3. Istnieje taki ruch, dobra. Szacha trzeba dać. I szacha trzeba dać, moi drodzy. Dobra, wieża. Okej, tak. Król musi chyba zbić. Idziemy tutaj po swoje. Jakieś szachy istnieją? Istnieją. Ale czy dam mata? Oj, chyba nie dam. Tak sobie wymyślił obronę. Spryciula. Ile mam czasu? Tak, mogę jeszcze i tutaj. Aj, i dobrze. Mogę. Mogę. Poddał. Dlaczego poddał? A, bo tracił hetmana. Przypadkowo to wyszło, ale jest. Jest punkcik. Dobrze. Lecimy dalej. 2 punkty wleciały. To trzeba 16 minut. Dobra, 2 partie zagram jeszcze na pewno. No ale jest arcymistrz. No właśnie, ten ruch zawsze tutaj dostaje.
Czy ja tutaj odbiorę tego piona? To jest pytanie. No chyba odbiorę, bo dlaczego mam go nie odebrać? Jeśli łapanie hetmana tutaj będzie następowało, ale mam nadzieję, że to się nie uda. Teraz będę miał ucieczkę jakąś. No tak, ten hetman zawsze ucieknie. Tu raczej stoi ok, teraz wieżą szybciutko, trzeba zagrać na D8. I wracamy sobie, pilnujemy E5. Aj, strategicznie dobrze załatwił ten. Ajajajajaj. Dobry jest, trzeba przyznać. Szach będzie. No nie, strategicznie to już biały dostał lepszą grę. Skoczek A4, no właśnie. Próbujemy wymiany. A tutaj? A, dostaję tu plan B. Wracam. Tutaj taki ruch mnie interesuje, ale by było. Ale nie, to wieża i tak odchodzi. Ale to są już takie jakieś pułapeczki. Może tutaj, może tutaj. Ciężko powiedzieć, no właśnie. Wygrajmy tak. Wyskrobał się tutaj, skubaniutki. Wyskrobał się. Szukamy tutaj jakiejś opcji dla hetmana. Obronił. Świetnie dla niego. Czy taki ruch jest możliwy? Mam szacha, mogę wziąć pionka jednego i tak będę grał. Po prostu na piona. Tutaj mi zbije. No dobra. Muszę wrócić na swoją pozycję. W pionach jest porówno, tylko teoretycznie on ma lepiej. Bo tu ma 4 na 3. Mogę próbować go straszyć. Tam i tam, na przykład za chwilę. No straszmy. Ale on się nie boi. Wiecie, co będzie groziło? Już D8. Strasznie nieprzyjemne zagranie. Czarnych polach mnie tutaj ciśnie, muszę tak. Znalazł lepszy ruch. Niespodzianka. Może zbije, może nie. To niestety widziałem. A ja zapomniałem, że tu nie mogę zbić. A może jakiś wieczny szach? Chyba nie. Może? No chyba nie. No ale jeszcze walczymy. Bije. Jakaś walka trwa. Mimo wszystko. No tak, stabilnie, oczywiście. Tak grają arcymistrzowie. Stabilnie. Skoczek D7, jaki dostanę pewnie. No, wezmę tego piona, jeszcze tam coś się teoretycznie bronię. Teoretycznie nie, ale dobrze. Okej, okay, no i co to za gra? Co to za pozycja? Tak. No muszę tak.
Nie no, porobił mnie. Ale blisko było, co? Trochę czasu zmarnowałem, ale ciekawie chociaż się grało. Ciekawie chociaż się grało. Trudno, do mata trzeba grać. 9 minut do końca. Szkoda, 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 szkoda. 37 punktów tylko, ale trzecie miejsce mamy póki co. Tutaj na piątym miejscu niestety jestem. Więc ucinamy już pod koniec. Dobra. Teraz tak. A dziękuję Ci za subskrypcję. Bardzo dziękuję. Teraz tak, co tutaj tak się grało. Muszę sobie przypomnieć wariant. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak, tak można. Nie wiem, tak, grajmy na czuja tutaj, wybijemy. I co? Poza chyba dobra. Wszystkie strony są zadowolone, a zresztą musimy patrzeć, że tu jest czas. Tu mogę zbić. Aj, mogłem zbić, mogłem zbić. Tak, teraz jak zbiję, to D6. Hop. Dobra, tutaj wrócimy. W pionach wyszło porówno. Lufcik musi być. Tu podstawiłem. Nie wziął. Dobra, tu się trzyma. Tu się trzyma, tu się atakuje. Otóż to, tutaj wisi teraz. Dobra. Aj, na końcu podstawiłem. Dobra, widzicie? Widzicie, jak się nie myśli, to tak jest. Ciężkie te szachy, szybkie. Takie bardzo szybkie, bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, jak widać. Trzeba mieć też formę. Dobrze, ważne, że drużyna ma trzecie miejsce. Obcinamy, 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 oczywiście. Uła. Za szybkie wymiany następują. A się rzuca ptaszek tutaj. A rzucaj się. Słusznie. A, zbić mogłem, to wszystko wymienić. Dobra, zaraz spróbujemy uskutecznić to po raz kolejny. Tu, tu, tu. No tak. Wszystko jasne. Przyspieszaj. Tutaj jakieś kopnięcie? Chyba nie. Co? Tam naprawdę? Chcę dać mata. Ewidentnie chcę dać mata. No nie wiem, co ja gram już w sumie. No właśnie. Biorę. I tutaj odbiję. I tu wezmę. Jak to teraz stoi? Mat na chaosie! Nic nie widzieliście. Nic nie widzieliście. No niestety końcówka jest słaba, jak widać, nie? Niestety końcówka bardzo słaba. 3-0 pod koniec to już jest tragedia. Może zbić. No właśnie. Tak się podstawia figury, słuchajcie.
Masakra. Nie popisałem się w tej partii. Zresztą jak we wszystkich. Cztery minuty. Może uda mi się jakiś punkcik jeszcze zdobyć. Jakiś marny. Niekoniecznie półtorej minuty to zabójstwo, wiesz, ojejku, zobaczcie, mi się miskliknęły posunięcia. Tu podstawiłem. Albo tu. Co za różnica. Ładnie mnie tutaj gość wykańcza. Naprawdę, trzeba przyznać, że mnie dobrze. Dobrze mnie tutaj ogarnia. Ojej, ojej. Będzie kolejna porażka. Nie, poddaję. Nie mam co grać w tej pozycji. Naprawdę, już mi się odechciało. 3 minuty do końca. No wybaczcie, końcówka fatalna, fatalna. Fatalna. Może jeszcze jedna szybka partyjka. Fatalna końcówka. No jakieś tam punkty dla drużyny robię, ale to nie jest to, o czym się marzy. Mój drogi przeciwnik też. Dobra, obciął. Remis mi proponuje. Nie ma remisów. Nie ma remisów, proszę pana, gramy. No bardzo dobrze szło, to prawda. To prawda, szło wyśmienicie wręcz. Takie są szachy. Nic na to nie poradzimy, okrutne. Ale to też trzeba brać poprawkę. Pamiętajmy, że to są takie blice, no taka zabawa, naprawdę na. Zabawa. Tutaj gramy, żeby tutaj uderzyć, przytrzymać skoczka. Tylko kwestia, ile minuta? Minuta 40 do końca. To jest właśnie ten minut, że tu może się czas nam skończyć i trzeba będzie chyba jakiś remis proponować faktycznie, żeby jakiś punkt zdobyć chociaż, no. O, no to tutaj mamy strzał. I król do góry. A 30 sekund, więc nawet się punkty nie zaliczą. Masakra. Ale do rankingu się policzyły. Ciekawy jestem, czy się policzyły mi również tutaj. Tak, policzyły się. Spoko, 3 punkty zdobyte. No to luz, mamy trzecie miejsce znowu. Takie, no ciągle te trzecie miejsca zdobywamy. 40 punktów. Bardzo dużo porażek niestety dzisiaj. Oj, bardzo dużo. Strasznie dużo. Powiem wam ile.
5 pod rząd porażek, plus 3 to 8, 10, 12, 13 porażek w turnieju. Masakra. A to tak jest, jak się gra na taki bardzo szybki czas. Trzecie miejsce, moi drodzy, trzecie miejsce.